Naprawdę jeszcze w takim tempie żaden zawodnik tutaj w historii biegów ziemi puckiej nie biegł tak szybko. Tomasz Krycko z Władysławowa, rezultat godzina 07 i kilkanaście sekund. Wielka brawa, najlepszy długodystansowiec. I drugi zawodnik w granicach 1 godzina 7.25. 65 numer. 7 minut i 12 sekund. A drugi zawodnik prawdopodobnie w granicach godzina 7.25. A więc obaj zawodnicy mają rezultat lepszy od dotychczasowego rekordu 1.08.12, który należał z roku 2013 do Chińczyka Heliota Mikke. No i proszę Państwa, teraz czekamy na kolejnych zawodników. W każdym bądź razie dwóch pierwszych zdeklasowało najwyraźniej dotychczasowy rekord. Przypominam, zwycięzcą tegorocznego wyścigu Tomasz Grycko z Władysławowa, a na drugim miejscu Grycak Jurij z Ukrainy. Kto wie? Na lepszej trasie. Jak? Waszko, waszko. Waszko. Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Zarząd Lub. Dziękuję bardzo dla zawodników, którzy walczą teraz o trzecią lokatę. Jeszcze 555. A 555 Werka w Kindo Tenac z Grodna. 550, a więc witamy na mecie Rynkowskiego Bartosza. Witamy na mecie kolejnego zawodnika. Witamy na mecie, jak również do stadionu zbliża się kolejny zawodnik o numerze Kujawski Grzegorz, tak? Tak, Kujawski Grzegorz na biegu stadionu. Chyba pierwszy, jak poprzedni dzień, jak to drugi. Pierwsza kobieta, 78. I proszę Państwa, teraz odliczamy. Będzie nowy rekord w kategorii kobiet. Godzina 19.50, a teraz godzina 19.23. 23. Gratuluję. O 27 sekund nowy rekord. A więc proszę Państwa, w kategorii mężczyzn rekord został poprawiony o równo 1 minutę, a w kategorii kobiet o 27 sekund. Fedorowa Olena z Ukrainy, drugą biegaczką tegorocznego półmaratonu. I na mecie druga w kategorii kobiet. 1.25.06. Dziękuję. Z numerem? Dziękuję. 433 na bieżnię. A więc na bieżnię. Pada kolejny zawodnik, numer 433. Zielona Góra albo Jelenia Góra, Radmierze Góra. Wielkie brawa bijemy dla wszystkich zawodników, którzy pokonali ten niebotyczny dystans 21 km i 97,5 metra. Witamy Panie Antoni, numer 64. Na biegu stadionu trzecia w kategorii kobiet. Już czwarta i mam już czwartą zawodniczkę. 264. 64, tak mi się udało.
w kategorii kobiet, a więc kobiety na poziomie godzina 30 to bardzo dobry rezultat. Wielkie brawa! Tata z synkiem. Super! Dobry jesteś! Brawo, Bikaster! Brawo! Brawo, Kapi! No więc jak na razie czasomierz nam pokazuje rezultat powyżej godzina 34, a więc jak na razie są to rezultaty bardzo dobre. Oczywiście wszystko jest względne, bo każdy mierzy inną miarą. Ci z Państwa, którzy nie byli na samym początku, kiedy biegali najlepsi, dzisiaj uzyskał rezultat 1 godzina 7 minut i 12 sekund. Pokonał rekord równo o 1 minutę. 23 sekundy. Witamy kolejnych zawodników na stadionie. Witamy kolejnych zawodników, zawodniczki na mecie. Diona. Czy mogę panią poprosić? 117 tylko na mecie. A więc teraz jest orientacja, więc proszę państwa, 117 zawodników zawodniczek mamy na mecie. Oddaj tam, no. Dzięki. Chodź po wodę. Idziemy po wodę. Tam co wody. Paralista. Super. Podobno zresztą jak w tym preludium dzisiejszym, kiedy dzieci lat 7 biegły na 200 metrów, również co niektórzy z rodzicami pokonywali ten dystans. Małgosia Dostra w tej chwili skończyła bieg celno. Po raz pierwszy w życiu biegła chyba. I Piotr Caja, dyrektor Olofocki na linii mety. 1.45, bardzo dobry wynik. Debiutantów na tym dystansie i ustanawia dzisiaj po raz pierwszy swoje rekordy życiowe, a niektórzy po prostu zmagają się ze swoimi dotychczasowymi rekordami, po prostu zmagają się ze swoją słabością, pokazując swoją siłę. Dzięki. Tak jest, a więc czas poniżej godzina i 50 minut. To jest czas jeszcze... Synek, jak ci był brawo, jaki był dumny z taty. Nie widziałeś? Pięknie, brawo kochanie. To ma się do jedzenia, siema. Miejsce mamy dla was. Siema, siema, siema. I kolejna liczna grupa zawodników bardzo ciało się nam się na biegu kabiny. A to się dopiero jeden tydzień, cały czas bardzo dobry czas. Wszyscy zawodnicy by też to byli świetni, wszystko będą na naszej próby. Brawo, dzięki. Dzięki. Chodźcie na bok. To dzięki. Zwracamy uwagę w bliźnie. Nie ma to jak w Pucku z powrotem. Ciężko było? No dosyć, ale tak, że tak powiem, nie ciężej jak w innych latach, nie? Pogoda dopisała, kondycja dopisała, samopoczucie dopisało, morale dopisało, wszystko gra. Teraz tylko regeneracja. A więc proszę państwa, zawodnicy sukcesywnie dobiegają do mety. Witamy wszystkich serdecznie. Oczywiście wszyscy zasługują na gromkie brawa.
No kolejne panie na drugi stadion. Jeszcze kółko. Prosto, prosto. Uwaga. Co by nie było, jesteś wielka. Dziękuję. Świetnie. Witamy, witamy kolejnych zawodniczków, kolejnych zawodników biegających tutaj na stadion. Jeszcze troszkę miejsca zostawmy biegnącym zawodnikom. Nie przeszkadzamy na trasie biegu. Magda Częska na necie biegu. Zeszła poniżej 2 godzin. Witamy kolejną zawodniczkę, kolejnego zawodnika. Witamy wszystkich, którzy pokonują dystans. Ziemia Pucka. Czysta 81 uczestników już mamy na mecie. Bardzo dobrze. Powyżej dwóch, he? Poniżej dwóch. Jeszcze koło setka zostało na trasie. A gdzie jest Krystian? Blisko, zaraz kiedy być. Ja nie mogłem przeboli biec, bo nie wiem, tak trzymać. Jak? Poniżej dwóch. Brawo, tak? Jest, udało mi się, nie? Ale ciągnąłem. Zawodnicy Solice sobie... Zgodnie z planem za około 10 minut będziemy rozpoczynać ceremonię dekoracji. Wiadomo, pięknie. A więc proszę Państwa, teraz do mety dobiega 421 osoba. Nie mam na kamerę dla pana Zbigniewa. Wzór solidarności. Mama. Srebrny medal z nikiem godzina 25.04. Pani Fedorowa Olena. Poczekajcie, uwaga na biegu. Na tańcu kresu pan Dąbrowski Jacek. Uwaga na biegu jeszcze. Dobra, Dąbrowski na głos. A więc witamy najstarszego uczestnika tegorocznego biegu, pana Fabryckiego. Uwaga, zwycięzczynią tegorocznego prawa ratunku ziemi puckiej z nowym rekordem trasy. 1 godzina 19 minut i 24 sekundy. Potemno Wita L. Ja mam piątkę. Wszystkie. Na miejsce czwarte, serdecznie pani gratuluję, życzę dalszych sukcesów. Za rok wyżej. No właśnie. Na no też dopiero teraz tak patrzę. Tak. To się siostro zamienią może. Drugie, to jest drugie. Przypominam, że ten szczur ustanowiła nowy rekord trasy. Dotychczas zobaczył godzina 19.50, a od dzisiaj godzina 19.24. Dokonała tego Katarzyna Wita. Wielkie brawa dla
wszystkich najlepszych jechaczy. Dziękuję bardzo serdecznie. Gratulacje. Dziękujemy. Pan Jacek Bandurski, ponad 50+. 50+. I również uniwersalna lekoteka startujących w kategorii weteranów w przeróżnych konkurencjach, również w rzutach nawet. Nagrody teraz będzie wręczała pani burmistrz, pani Kania Pukniewska dla najlepszej szóstki Rynkowski Bartosz, Nowy Burmeński. Kijew. Ну, около границы Луцк, близко, близко Павлов. У нас працюють люди з Луцька. 39 секунд. Боліда Анатолій, Україна. А ти приїхав із Луцька на бік? Так. У нас місце чоче, знікен до дня 11.30. Волка, Кімбер, Генац. Białoruś. Proszę bardzo. Uwaga, proszę Państwa, srebrny medal z nikiem lepszym, aniżeli dotychczasowy rekord, którą odjeżdżał do Kielniczyka, godzina 8.12. Ten uzyskał godzina 7.25. Grycak Juri z Ukrainy. Proszę bardzo. A zwycięzcą tegorocznego półmaratonu został jeden z najlepszych dystansowców w Polsce, najlepszy na ziemi puckiej, Tomasz Grycko z Polsowota. Nowy rekord pracy, godzina 7 minut 12 sekund. Zapamiętajmy to Państwo, do roku następnego. Godzina 07.12. Dorenie co krótko, tak? Dorenie stadionu prawie na elefanta. Pani Maria Pańczak, witamy serdecznie. Charakterystycznie sylwetka, cała historia biegów maratońskich i półmaratońskich ziemi puckiej. Witamy serdecznie. Jeszcze brawo, jeszcze brawo. I wręczamy towary. Póki co przed Państwem szóstka najlepszych półmaratończyków. Przypominam z nowym rekordistą trasy Tomaszem Krycką, który wygrał w roku biegłym bieg, ale nie ma tu rekord. Drugie miejsce w tej kategorii. Chwileczkę. Tak. Pani trzecia. I pani Rosińska. Domina. Wygrywa tę kategorię. A miejsce drugim przypominamy pan Pańczok Maria. Gratuluję. Dziękuję, że co roku jest pani tutaj z nami. Zapraszamy za rok. Dzięki pani nie pada. Gratuluję za pierwsze miejsce. Zapraszamy również na rok. Brawo, brawo, brawo! Dla najlepszych pań kategorii 70. Za wyniki panu znają. Gratuluję, brawo, brawo. Dziękuję. Panu zrobić? Tak. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Gratuluję, tak trzymać. Muszę powiedzieć, że wygrałem tu pierwszy bieg, to był z Jastarni do Pucka. Wiele lat temu to wygrałem. Duży maraton. To ja wygrałem to wtedy pierwszy raz. To był pierwszy raz. No to trzeba wracać. Gratuluję. Ja się
gratulacje, brawa dla najlepszych w kategorii 65 i zawodników w kategorii ponad 75 lat. Gratuluję sukcesu, życzę zdrowia i proszę nas dobrze mówić. No ja już mówię. Dobrze, mówię. Pan Jakubiak Henryk z Leszna 2078, a zwycięzcą tej kategorii z Wilkiem 20700 pan Grochocki Wojciech z Poznania. Prosimy was. Ja potrzebuję. Gratulacje. Prosimy na podium. Gratuluję takiego wyczynu i tej kondycji. Niesamowite. A tam są twardzi ludzie. Wielkie słowa uznania i podziwu dla ludzi mających ponad 80 lat. Pokonali dzisiaj dystans ponad 21. Sopot! Brawo! Jesteśmy dumni! Brawo! Bardzo się cieszymy! I uwaga, proszę Państwa, jesteśmy na terenie ziemi puckiej. Specjalne nagrody dla uczestników, przypominam. Rekordowa ilość mieszkańców ziemi puckiej w tym roku. Według zgłoszeń 132 osoby ziemi puckiej startowały. I teraz nagrody dla trójki najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych. W kategorii kobiet. Dzieci specjalnie zostały. To jest kategoria ogólna. A więc trzecią zawodniczką spośród mieszkanek ziemi puckiej na dzisiejszym półmaratonie z wynikiem godzina 45 minut i 2 sekundy była Detlaf Aleksandra LKS ziemi puckiej. Prosimy bardzo. Konkretnie z miejscowości Strzelby.